Siema, pokażę Wam teraz, jak wygląda bieżnia Domios T540 po niecałych 3 latach użytkowania. Nie ma dużego przebiegu, bo jakieś, podejrzewam, że 1000-1500 km. Pojawił się problem. Na bieżni pojawił się dołek podczas biegu. Można było wyczuć, że się wpada w lekki dołek. Zdjąłem płytę. No i się okazało, że płyta jest pęknięta na środku. Jak się tutaj staje, to ona się tak wygina i pewnie z czasem by tutaj noga wpadła. No i poza tym pas się niszczy, bo jak się biega, to zaczęło strasznie skrzypieć. A co się okazało? Połowa śrub w ramię miała ścięte łby. Więc to się już wszystko tak trzymało na. O. Taka jest śruba oryginalna, a takie coś powyjmowałem ze środka. Więc te śruby tu zostały. Trzeba będzie to jakoś, nie wiem, rozwiercić, nagwintować. No bo z powrotem tego nie złożę do kupy. Bieżnie używały dwie osoby. Nie wiem, jaki jest limit, nie pamiętam dla tej bieżni. Podejrzewam, że ze 100 kilo. Jedna osoba waży 60 kg, druga niecała 80. Nie była ta bieżnia jakoś intensywnie używana, tylko podczas niepogody. No, mimo wszystko jest po prostu w stanie rozkładu. Także bieżnia z Decathlona, Domios T540. Nie polecam.